Szklane półtunele w Warszawie. Walka z hałasem w betonowej dżungli. W ramach przebudowy drogi ekspresowej S8 i modernizacji trasy Armii Krajowej w Warszawie, prowadzonej w latach 2011 i 2012, do ruchu oddano węzły komunikacyjne wyposażone w nowe zabezpieczenia chroniące mieszkańców pobliskich domów przed nadmiernym hałasem. Na odcinkach o największym natężeniu ruchu po obu stronach Wisły zastosowano dźwiękochłonne szklane półtunele, będące innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie ochrony przed hałasem generowanym przez ruch uliczny. Przebudowę trasy poprzedziły analizy dotyczące wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. Przeprowadzono też konsultacje społeczne. Najwięcej wątpliwości wzbudzały zakłócenia akustyczne powodowane wzmożonym ruchem komunikacyjnym, jaki będzie odbywał się na zmodernizowanej trasie. Z tego względu podjęto decyzję, aby na węzłach komunikacyjnych charakteryzujących się największym natężeniem ruchu zastosować specjalne zabezpieczenia w postaci półtunelowych zadaszeń wykonanych ze szkła. Przeszklenia te musiały spełniać wymagania w zakresie tłumienia hałasu oraz bezpieczeństwa określone w decyzji środowiskowej. Dodatkowym wymogiem był nadruk ostrzegający ptaki przed ewentualnymi zderzeniami ze szkłem. Uwzględniając te wszystkie kryteria, półtunele zostały wykonane z szyb zespolonych Pilkington Insulite Protect o łącznej powierzchni około 80 tysięcy m2 z zastosowaniem bezbarwnego szkła hartowanego z sitodrukiem w postaci błękitnych pasów od zewnątrz oraz laminowanego szkła bezpiecznego Pilkington Optilam od wewnątrz tunelu. Taka szyba zespolona posiada podwyższone właściwości akustyczne, co zostało sprawdzone w testach laboratoryjnych, gdzie uzyskano wynik izolacyjności właściwej RW wynoszący 39 dB. Jednak tą uśrednioną wartość należy pomniejszyć o odpowiednie wskaźniki adaptacyjne, zależne od typu hałasu. Oznacza to, że w przypadku tego projektu, gdzie źródłem hałasu jest droga ekspresowa, należy uwzględnić wskaźnik adaptacyjny wynoszący minus 2 dB, więc izolacyjność akustyczna szyby to 37 dB. Takie parametry akustyczne szyb zespolonych pozwoliły spełnić wymagania projektu i wymagania środowiskowe. Dodatkowo szyba wewnętrzna zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku stłuczenia warstwy folii utrzymują rozbite kawałki szkła w jednym miejscu. Natomiast szyba zewnętrzna, wykonana ze szkła hartowanego o podwyższonej odporności na uderzenia, jest w stanie przenosić obciążenia takie jak wiatr i śnieg, a dodatkowo posiada wymagane znaki ostrzegawcze dla ptaków, naniesione metodą sitodruku.